Teraz bym chciał zaprosić wszystkie dzieci, żeby tutaj przyszły. Może tutaj będzie wygodnie z przodu, żeby sobie usiadły, bo mam dla was pewną historię. Usiądźcie sobie. Widziałem, że są tu same dziewczynki i jeden młodzieniec. Oczywiście każdy, kto chce, niech tu przyjdzie. O, jakie fajne. Jaka fajna młodzież tutaj rośnie. Super. Ja mam na imię Jonasz. A wy jak macie na imię? Emilka. Sonia. Jak masz? Pita. Aha. Lenka. Adam, tak? A historia będzie o Andrzeju. Myślałem, że będziesz Andrzej, ale jesteś Adam. Fajnie. Słuchajcie, jest taka historia, która bardzo mi się spodobała, bo był pewien chłopczyk. No, ty Adam już masz ile lat? No, widzisz. A ten chłopczyk był połowę młodszy od ciebie. 4-5 lat. Ktoś tu ma tyle? Chyba mniej nawet. Także ten Andrzej miał 4 latka, ale umiał już się modlić. A jak umiał się modlić, to się o różne rzeczy modlił. Czy wy macie jakieś marzenia? Marzyłyście kiedyś o czymś, o jakimś zwierzątku? Tak? Albo o jakimś prezencie? Jednorożca, tak jak moja córka. Królika. O, widzisz. Także każdy z nas ma jakieś marzenia. Ja też mam dwie córki, które akurat są dzisiaj w Cieszynie na nabożeństwie. Jedna, Abi, ma 9 lat i Tosia ma 4 latka. I one też mają swoje marzenia. Jedna marzy o jakimś jednorożcu, inna właśnie o jakimś zwierzątku, ostatnio o króliku. Też słyszałem, były marzenia. Także każdy ma jakieś marzenia. I ten chłopczyk Andrzej, który miał 4 latka, marzył o żółtym rowerku. Ale takim rowerku na wypasie. Wiecie jaki. Wszystko, żeby miał jakąś trąbkę tam z przodu, jakieś światełko takie, tak? I w ogóle, żeby miał same kolorowe tutaj szprychy, żeby się ładnie świecił i żeby był żółty. I tak marzył o tym żółtym rowerku, a zbliżały się jego 5. urodziny. I modlił się. I wieczorami, gdy klękał przy swoim łóżku, modlił się o różne rzeczy, a na końcu modlitwy zawsze mówił: i Panie Boże, nie zapomnij o tym moim żółtym rowerku, żebym go dostał na urodziny. No i tak się modlił codziennie, a mamusia przysłuchiwała się tym jego modlitwom. Tatuś tak samo. Ciężko pracowali. No, czasy nie były takie, że mogli wszystko kupować. Jak to mówią, wiązali koniec z końcem. Nie brakowało im jedzonka w domu. Ubranka też mieli, ale taki rower był pewnie drogi. No i taki rower, no niestety, nie było stać rodziców na taki rower. A ten mały Andrzejek tak się zawsze modlił: Panie Boże, tylko pamiętaj o tym moim żółtym rowerku, żebym go dostał na urodziny. I nadszedł czas jego urodzin. Gdy rano wstał, zobaczył, że no, niestety, rowerka nie było. Mamusia była też taka smutna, ponieważ tak myślała: no, mały Andrzejek tak bardzo się modlił o ten rower, a nie możemy mu go kupić. Pewnie będzie zawiedziony. I mama z nim chciała porozmawiać. I wam przeczytam, co mama mu powiedziała i co odpowiedział Andrzejek. Mamusia mu powiedziała tak: Andrzejku, wiem, że jesteś smutny, bo nie dostałeś dzisiaj roweru. Myślę jednak, że nie będziesz się gniewał na Pana Boga za to, że nie odpowiedział na twoje modlitwy. Andrzejek spojrzał na mamę i powiedział: oczywiście, że nie. Mamo, przecież odpowiedział na moje modlitwy. Powiedział mi nie. Odpowiedział na modlitwę, powiedział nie. A dlaczego? Bo czasem modlimy się o rzeczy, które nie są nam w danym czasie potrzebne. A kto wie, czego potrzebujemy najbardziej? Pan Bóg. Pan Bóg wie, że najbardziej potrzebujemy miłości, a może i rodziców, a może jeszcze innych rzeczy, które są nam potrzebne bardziej niż ten rower. Dlatego Pan Bóg decyduje o tym, co mamy. Też często nam w tym błogosławi. Także Pan Bóg wysłuchuje modlitw. Także i my dorośli często, gdy się modlimy o różne rzeczy, otrzymujemy taką odpowiedź: nie.
A innym razem otrzymujemy odpowiedź tak i dostajemy to, o co się modliliśmy. Ważne jest, żeby to działa się w naszym życiu wola naszego Pana i aby te nasze modlitwy były Jemu oddane. Dziękuję Wam za uwagę.